Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym wieczornym spotkaniu zasypiakowym. Mamy dzisiaj, kochani, czwartek, więc jak to zazwyczaj w czwartki, krótka opowieść o świętej, pytanie do rachunku sumienia i modlitwa. To zapraszam, posłuchajcie, kochani, dzisiaj o naszej własnej, błogosławionej Reginie Protmann. Regina urodziła się w 1552 roku w Braniewie. W domu rodzinnym wzrastała, tak przynajmniej podaje tradycja, w bardzo religijnej, katolickiej atmosferze. Od młodych lat podobno pozostawała pod kierownictwem duchowym jezuitów i należała też do założonej przez nich sodalicji mariańskiej. Mówią, że wyróżniała się, bardzo lubię takie zdania, urodą, bystrością umysłu, mądrością i roztropnością. Miała być bardzo wrażliwą osobą. Kochani, to co bardzo piękne, to kiedy miała 19 lat, to wybuchła akurat na Warmii jakaś epidemia dżumy. I wtedy Regina opuściła dom rodzinny, żeby się poświęcić służbie właśnie ludziom dotkniętym tą chorobą. Podobno przez 12 lat razem z towarzyszkami, które za sobą pociągnęła, czyli po prostu znalazła jakieś przyjaciółki, które razem z nią chciały takiej pracy się oddać, przez 12 lat oddawała się takiej cichej pracy charytatywnej przy parafii. To jest ciekawe, robiła to nie właśnie w żadnym zgromadzeniu zakonnym na początku, tylko po prostu 12 lat pracowała razem z chorymi i też robiła tysiąc takich innych rzeczy, w sensie pomagała dzieciakom uczyć się czytać i pisać, podobno się opiekowała też szatami liturgicznymi w kościele. Po naszemu była taką aktywistką parafialną, w takim najlepszym oczywiście znaczeniu tego słowa. Czyli tam, gdzie była potrzebna pomoc, tam, gdzie było potrzebne działanie, tam ona działała. W końcu w 1583 roku założyła nowe zgromadzenie zakonne, które zostało zatwierdzone przez biskupa warmińskiego i tą nową wspólnotę zakonną powierzyła opiece świętej Katarzynie Aleksandryjskiej. Dlatego, że ona była, ta Katarzyna, patronką kościoła parafialnego właśnie tam w Braniewie, gdzie ona posługiwała. W ten sposób powstały siostry Katarzynki, które jako główne takie zadanie, jako główny charyzmat mają właśnie posługiwanie chorym, zarówno w domach prywatnych, to jest w ogóle też fajne, że jakby chodzą po prostu do chorych, do domów, i też oczywiście prowadzą przytułki, gdzie tymi chorymi się zajmują. Zajmują się również wychowaniem dzieci i młodzieży. Takie zawołanie zakonne, też to było jej zawołanie, które potem przekazała zakonowi, brzmi: jak Bóg chce. Czyli tak w ogóle bardzo ładnie jakby pozwoliła się prowadzić Panu Bogu, jak Pan Bóg będzie chciał, tak będzie robiła. Zmarła 18 stycznia 1613 roku właśnie tam w Braniewie. Kochani, byłem w ogóle kiedyś w Braniewie, właśnie w tym kościele, w tej parafii i właśnie w tym głównym domu zgromadzenia sióstr Katarzynek. Prowadziłem tam kiedyś rekolekcję. Bardzo dobrze wspominam to miejsce. Kochani, bardzo mi się ta święta podoba, szczególnie oczywiście za taką troskę i takie poświęcenie, które dawała chorym, ale też to, że zostawiła właśnie temu zgromadzeniu taki charyzmat. Ja nie mam żadnego pojęcia, w jaki sposób teraz siostry to realizują, jakby nie jestem na bieżąco z działalnością tego zgromadzenia, ale właśnie pomocy chorym nie tylko przez organizowanie przytułków czy jakichś takich, wiecie, miejsc, gdzie można chorych przyjmować, tylko po prostu przez chodzenie do domów, czyli tam, gdzie chorzy są u siebie w domach, czasem właśnie bez opieki, czy z jakąś dużą pomocą opieki, to siostry mają jako charyzmat zajmować się właśnie nimi. To jest taki bardzo piękny przykład, jak, że tak powiem, w normalnym parafialnym życiu, w takim życiu właśnie człowieka zaangażowanego w parafię, człowieka zaangażowanego w takie zwykłe, codzienne, parafialne życie, nagle wzrasta po prostu wielka świętość, która staje się też początkiem właśnie nowego zgromadzenia zakonnego, która przez posługę parafialną jakby uzyskuje charyzmat, nie? Który potem stanie się inspiracją dla wielu innych ludzi. Kochani, dzisiaj dwa pytania. Pierwsze, pytanie o chorych. Kochani, jeżeli macie jakichś chorych u siebie w rodzinie, może w domu, może w dalszej rodzinie, pomyślcie, jak to jest z odwiedzaniem ich, z opieką, z troszczeniem się o nich. To jest czasem bardzo trudne, to jest wymagające. Czasem to jest też bardzo niewdzięczna praca, od której trochę uciekamy, mam wrażenie. Takie proste pytanie.
Jak to jest z chorymi, których macie w otoczeniu? Może trzeba by do kogoś w końcu pójść, albo kogoś odwiedzić, albo komuś zaproponować, słuchaj, może potrzebujesz mojej pomocy, może mogę ci jakoś pomóc. Wiem, koniec razem niewiele jesteśmy w stanie zrobić, ale ta myśl o tych, którzy są akurat w stanie choroby i potrzebują jakiegoś naszego wsparcia, to jest ważna myśl. Druga rzecz, kochani, drugie pytanie na dzisiaj, to jest pytanie o życie parafialne. Kochani, wiem, że to jest trudne pytanie, bo czasem nasze parafie to nie są jakieś cudowne miejsca. Ale pytanie, czy jeżeli jesteś w parafii, która jest w miarę dobrą parafią, to czy próbujesz tam się jakoś angażować? Nie mówię, że każdy ma to robić tak samo, nie mówię, że wszyscy muszą się angażować nie wiadomo jak mocno, ale jakoś w życiu parafialnym powinniśmy brać udział. Pytanie, jak to jest u ciebie? A jeżeli jest źle, to czy albo próbujesz może robić coś, żeby było lepiej, czy tylko, że tak powiem, narzekasz, bo to bardzo łatwo, a czy próbujesz robić coś innego, albo może trzeba poszukać jakiegoś innego miejsca i może dzisiaj to ma być takie wyzwanie, żeby poszukać miejsca, które będzie dla ciebie dobrym, że tak powiem, formacyjnie miejscem. Kochani, takie dwa pytania przez teraz chwilę tego rachunku sumienia. Chorzy i nasze zaangażowania parafialne. Panie Jezu, jak zawsze bardzo Cię prosimy, żebyś nam uzdrawiał serca, żebyś nam dawał serca takie, jakie Ty masz, żebyśmy mieli serca skłaniające się nieustannie do pomocy, do tego, żeby dostrzegać tych, którzy potrzebują opieki, potrzebują zaangażowania naszego, żebyśmy nie uciekali od tego, żeby nasze serca nie były obojętne. Panie Jezu, wzbudź w naszych sercach taką gorliwość, taką łaskę widzenia i pomagania. Bardzo Cię o to prosimy, Jezu, bo bez Ciebie, bez Twoich sił niewiele potrafimy. Zmiłuj się nad nami, Jezu, i pomóż nam w tym dziele. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, dajcie się na koniec oczywiście pobłogosławić. Proszę o wasze czoła. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie, kochani, najlepiej śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobra, piękna noc i do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy z Bogiem.